Malaria jest jedną z najbardziej śmiertelnych chorób zakaźnych świata, obok takich siewców śmierci jak gruźlica czy wirus HIV. Choć spoglądając na mapę obrazującą występowanie malarii na świecie, próżno szukać na niej Polski, to jednak historia pamięta czasy epidemii na naszych ziemiach. Według danych Zakładu Parazytologii Lekarskiej PZH doszło nawet do 13 tysięcy zachorowań. Ale spokojnie. Ostatnia taka epidemia miała miejsce w połowie XX wieku i dziś WHO uznaje Polskę za kraj wolny od malarii. Stało się tak m.in. dzięki szeroko zakrojonym akcjom antymalarycznym i tutaj rodzi się pytanie. Skoro Polsce się udało, to dlaczego świat nie może sobie z malarią poradzić? W końcu dysponujemy na nią lekami. Więc o co tutaj chodzi? Według ostatniego opublikowanego przez WHO raportu na temat malarii z grudnia 2022 roku, ostatniego do momentu emisji odcinka naturalnie, malaria pochłonęła w ciągu roku 619 tysięcy ludzkich istnień. To prawie tyle, ilu mieszkańców oficjalnie liczy Łódź. Co istotne, większość z tych zgonów miała miejsce w obszarze Afryki subsaharyjskiej. Większe wrażenie robi jednak inna liczba. 247 milionów. Tyle oficjalnie zachorowało w 2021 roku na malarię. I zerkając raz jeszcze na mapę występowania tej choroby, bez trudu zauważymy pewną zależność. Malaria występuje na obszarach tropikalnej i subtropikalnej Azji, Afryki, Ameryki Południowej i Środkowej, czyli wszędzie tam, gdzie jest gorąco i wilgotno. To może wskazywać, że jest jakiś klucz, wedle którego malaria ma określony obszar działania. Prawda? A i owszem, główną przyczyną jest jej nieświadomy roznosiciel, czyli komar widliszek, który, co ciekawe, występuje również w Polsce. Tak jest, gdy podczas majówki sączysz sobie rześkie piwko, niewykluczone, że widliszek sączy sobie wtedy z ciebie krew. Szkopuł tkwi jednak w tym, że sam sobie komar nie jest groźny. Groźny jest za to pasożyt, którego przenosi, o nazwie kojarzącej się raczej z nową serią telewizorów, czyli Plasmodium. I cóż powstrzymuje Plasmodium od tego, by siać zamęt na przykład w Polsce? Okazuje się, że upalne i wilgotne warunki, które trudno znieść chociażby w Afryce, powodują, że Plasmodium jest w stanie przejść tam cały cykl życiowy, od stadium gametocytu do stadium sporozoita. Skwar sprawia, że pasożyt szybciej się rozwija, a w Polsce nawet latem jest jeszcze niewystarczająco nieznośnie, by komar dożył czasu, gdy pasożyt wedle słów coachów stanie się najlepszą wersją siebie. Tą zdolną do roznoszenia malarii. Zatrzymajmy się jeszcze na moment na widliszku, żeby powiedzieć sobie, jak tak w ogóle dochodzi do roznoszenia malarii. No bo to ciekawe. Jeżeli ukąsi nas komar zarażony malarią, kogoś innego, kogoś bardzo złego, to do krwi tej osoby dostaje się plasmodium i wraz z krwią wędruje sobie do wątroby. Po 5 do czasem nawet 16 dni pasożyty dzielą się i dojrzewają sobie w wątrobie, mnożąc się do dziesiątek tysięcy nowych egzemplarzy w każdej jednej komórce wątroby. Następnie, gdy pasożyty już dojrzeją, to zaczynają opuszczać wątrobę i wędrując wraz z krwią, zarażają krwinki czerwone. I gdy następnie ukuje nas kolejny komar, to wówczas i on zaraża się pasożytem, z tym, że jemu ten pasożyt krzywdy nie zrobi. Używa sobie moskita jak tramwaju, dzięki któremu jadąc na gapę dostaje się na kolejny ludzki przystanek. Co ciekawe, ten cykl dotyczy wyłącznie samic komarów, bo to one tak dotkliwie nas kąsają. Samce w tym czasie skaczą sobie z kwiatka na kwiatek i zbierają pyłek. A czy wiesz, że malaria ma też inną nazwę? No ma. I wiąże się z jednym z jej objawów. Ta nazwa to zimnica. Zakażeni malarią odczuwają objawy podobne jak w przypadku grypy, czyli dreszcze, nudności, częstsze oddawanie moczu, gorączkę czy wymioty.
ale objawy występują falami i w pierwszym etapie, kiedy atakowane są krwinki czerwone, chorym jest zwyczajnie zimno. Tak, dokładnie. Mimo czasem temperatury powietrza rzędu 40 stopni Celsjusza, chorzy na malarię czują się jakby zatrzasnęli się w zamrażarce. Dopiero w kolejnych stadiach rozwoju choroby temperatura ciała rośnie. W przypadku zdiagnozowania malarii trzeba jak najszybciej podać leki antymalaryczne, które z ogromną skutecznością doprowadzą do wyzdrowienia. I w tym momencie czas na przywołanie liczby 619 tysięcy. Dlaczego co roku tyle ludzi umiera na malarię, skoro dysponujemy na nią skutecznymi lekami? Powody są łatwe do domyślenia. No bo jak nie wiadomo o co chodzi, to oczywiście, że chodzi o pieniądze. Przywołajmy pewną historię działań jednego z potentatów farmaceutycznych. W 2007 roku uruchomił akcję Mobilize Against Malaria, czyli mobilizacja przeciwko malarii. W trakcie kilkuletniego programu w trzech afrykańskich państwach, Kenii, Senegalu i Ganie, ten rzekomy program filantropijny skupił się na edukacji lekarzy w kwestii szybszego diagnozowania malarii, a farmaceutów z właściwego dawkowania leków i ich dystrybucji. Środki pieniężne poszły pozornie na szczytne cele, na pewno również potrzebne, ale nie obniżono ceny leków. Postawiono na kampanie uświadamiające. Pieniądze, które poszły na akcje, zwiększyły podaż na leki, więc tak de facto zadbano o to, żeby pomnożyć zyski koncernu. Istny marketingowy majstersztyk, a nie żadna filantropia. Państwa i pacjenci nadal musieli i muszą ponosić koszty walki z malarią, a dla ubogich częstokroć są to koszty nieosiągalne. Ale jest też druga strona tego, no bądź co bądź, pieniądza, bo koncernom zależy, żeby wypracować szczepionkę na malarię i chyba są tego już bliżej niż dalej. W 2021 roku do obiegu trafiła pierwsza taka szczepionka, której skuteczność szacuje się na 75%, ale wymaga podania aż 3 dawek i nie zapewnia odporności na całe życie. A niedawno Światowa Organizacja Zdrowia dopuściła do obiegu drugi typ i ma on kosztować około 2-4 dolarów za sztukę, a to daje nadzieję zahamowania liczby zachorowań. Szczepionka to jedno, ale eksperci twierdzą, że nie zlikwiduje malarii całkowicie, nie zastąpi moskitier ani środków odstraszających komary. Niemniej idzie ku dobremu. Na koniec jeszcze jedna kwestia związana z jej wyleczeniem. Zwykło się mówić, że nie można jej wyleczyć całkowicie i jest w tym więcej prawdy niż ziarno. Szybkie podanie leków ma na celu pozbycie się z organizmu pasożyta, ale może się zdarzyć, że jeżeli zbagatelizowano leczenie i na przykład po ustąpieniu objawów zakończono dawkowanie leków, to pasożyty nadal pozostają w organizmie, tylko są uśpione. Wówczas po latach może nastąpić nawrót choroby, gdy pasożyt znowu zyska na mocy lub układ odpornościowy straci swoją sprężystość. Możemy też pozbyć się malarii, ale zostać z jej skutkami ubocznymi. Wśród tych nietypowych trzeba wymienić nerwice, koszmary senne czy problemy z pamięcią. Pamięć warto ćwiczyć, więc nie zapomnij odwiedzić kanału za 2 tygodnie, gdy pojawi się tu kolejny odcinek. I to by było tyle na dziś. Dzięki za dotarcie do samego końca materiału. Naprawdę to doceniam. Przyjemności.